Mariusz pyta, czy da się zoptymalizować długość okresów, z jakich powinno ustalać się zigzag, z uwagi na różną zmienność w różnych okresach? Czy da się zoptymalizować procentowy wzrost dla L i procentowy spadek dla S, aby uzyskać najbardziej trafne dołki i szczyty dla danych okresów? Można oczywiście to zoptymalizować, ponieważ tutaj można to, co pokazałem. Yy, okresy. Pierwsze pytanie było yy, okresy z względu na zmienność w różnych okresach. To co pokazywałem dotyczyło okresów rocznych. Pokazałem jak zmienić na miesięczne, ale można by z tym zrobić wręcz liczbę dni. Że podaje się liczbę dni, na przykład nie wiem, 47 i co 47 dni następuje wyliczenie Odnowa funkcji zigzag i wtedy, oczywiście, jeżeli będzie taki parametr liczbowy, to można go zoptymalizować. Ale, żeby w ogóle, tak samo, tak samo ta druga część pytania, procentowy wzrost dla, y, i procentowy spadek dla odpowiednio szczytów i y, do, dołków i szczytów w zasadzie. Ale jest podstawowe, podstawowa moja uwaga, żeby zoptymalizować, Musimy już mieć decyzję buy i decyzję sell zawarte w kodzie, czyli musi być jeszcze jakaś metoda inwestycyjna, a nie tylko to, co widać w tej chwili, czyli wy samo wyznaczanie szczytów i dołków. Żeby zoptymalizować, to już musi być zajmowanie pozycji.